Po co robisz plan? Robicie planki w ogóle? Super. No to bo nie macie dobre planki. Plan możemy robić na wiele różnych sposobów. Możemy robić na przykład maraton, tak? I pobić rekord Guinnessa, który wynosi ile? 8 godzin, to nie? Super. Fajny cel, można zrealizować, nie? Ale generalnie plan pływania zależy od tego, żeby się wzmocnić. Mieć mięśnie posturalne. Czyli najważniejszą, tak jakby dla nas kwintesencją planu jest przeniesienie pozycji wyprostowanej, coś zasadniczej, do podporu. Tak, żeby wspiąć możliwie maksymalnie wszystkie mięśnie, które sobie możemy wyobrazić, odpowiednio, co jest najważniejsze, ustawić miednicę. Okay? I wtedy gwarantuję Wam, że włączy Wam się ta stabilizacja i zaczniecie dobrze pracować. Dobra, potrzebuję jakiegoś demo. Nie. Pierwszy? Tak, byłeś, dobra. Pokażemy. Okay? Uszy do planu. Tak jak zawsze robimy klasycznie planki. Nie ma żadnego planu. Generalnie, jeżeli chodzi o podpór, na przedramiony, tak. Tylko chcemy, pokażę Wam, o co będzie chodziło, co chcemy uzyskać. Okay? Jest pewna pozycja. Okay? Co możemy zmienić, poprawić? Postawić planę. Okay? I teraz na chwilę się rozluźnij, oprzyj sobie kolana. Po pierwsze, kiedy złączymy stopy, będzie bardziej efektywnie. Kiedy rozłączymy ramiona, też będzie efektywnie. Dlaczego? W momencie, kiedy rotujemy ręce do wewnątrz, tak jakby odpinamy sobie stabilizację naszych ramion. Czyli rozsuwamy łokcie. Kiedy mamy łokcie blisko ciała, w ten sposób dopięte, dokręcone, to sobie też możecie poczuć wykręcając ramiona w ten sposób. Czyli jeżeli zegniesz rękę w łokciu w tą stronę i w tą stronę, że automatycznie pod pachą robi się ciasno twarde, tak? To nam stabilizuje barki, tu jesteśmy w stanie kontrolować te łopatki. Czyli przy planku starajcie się raczej trzymać ręce równolegle. Najlepiej będzie, jak podkręcicie jeszcze dłonią zewnętrzną częścią strony podłogi. Okay? Tu mniej więcej utrzymujemy kąt prosty. Tercet, czyli usta to sobie w ten sposób. Świetnie. Kąt jest fajny, stopy daj razem i do góry przepinamy deseczkę. Kolejna rzecz, fajnie to wygląda na zdjęciach, szczególnie u dziewczyn, ale już niekoniecznie dobrze miękki tyłek. Okay? W momencie, kiedy jest taki luźny tyłek, co trzyma ten most zwodzony? Tu. Nie? Dlatego robimy sobie lekkie tyło pospolenie miednicy, czyli wciśnij pośladki pod siebie. O właśnie, tu ma być twardy. W momencie, kiedy bardzo mocno zepniemy te poślady, automatycznie wtedy się rozluźniają i one wszystko tutaj stabilizują i napina się wtedy brzuch, bo nie jest rozciągnięty. Jak jest luźny tyłek, rozluźnij. Okay? I odpocznij na chwilę. Gdzieś się stały rozluźnij tyłek, automatycznie lekko się miednica pokleiła do przodu, czyli brzuch się rozciągnął. Nie chcemy tego. Okay? Czyli teraz już wiesz, jak to zrobić. Czyli myślimy o tym, że między pośladkami trzymamy 100 zł. Chcemy je tak mocno ścisnąć, żeby nikt go nie był w stanie wyciągnąć w tym momencie, prawda? Czyli pozycję? Tak jest, świetnie. Zaciśnij 100 zł, bomba. I ostatnia rzecz, która mi się nie podoba, głowa z obrzeniem kręgosłupa i ściągnij łopatki. Daj tyłek wyżej, zepnij, 100 zł, mocniej 100 zł. 1500 zł, nowy bank, trzymaj. Trzymaj łopatki. Euro, to są twoje dziewice. O, świetnie. Tyłek, dopin, miękki jest. Lekko, łopatkę troszeczkę. Oddychaj. Zaczyna drżeć. Czujecie to? I o to nam właśnie chodzi. W planku chodzi o to, naszym i odpocznij. Dziękuję. Żeby tak świadomie kontrolować przypięcie, żeby było tak mocne, żebyście od razu zaczęli drżeć. Wtedy robicie dobrą robotę. Jeżeli się ustawicie w desce i się nic nie dzieje, to de facto poprawiacie wytrzymałość na dłuższy dystans, która Wam się przełoży w wytrzymałości na dłuższy dystans planku tylko. A w momencie, kiedy doprowadzicie swoje ciało szybko do drżenia, to faktycznie wasze mięśnie głębokie zaczną robić robotę. Okay? I na tym się skupiamy teraz w planku. Najlepiej w parach, bo wy sami siebie z boku nie widzicie. Nawet jak robicie, dziękuję bardzo, często dużo planków, to wy siebie nie widzicie. Osoba z boku was lekko zawsze poprawi.